Proszę, pani poseł. Pierwsza rzecz, którą chcę panu powiedzieć, to fakt, że sama z wykształcenia jestem pedagogiem. 15 lat uczyłam w polskich szkołach, pracowałam z dziećmi i w imieniu polskich nauczycieli chcę zaprotestować przed tym, co pan tu opowiada. Bo polskich nauczycieli przedstawił pan jako niekompetentnych, niewrażliwych potworów, którzy niczego nie umieją i psują wszystko to, co mogło być w szkole inaczej. Więc protestuję absolutnie w imieniu polskich pedagogów i w imieniu własnym także. Panie marszałku, czas upływa, a prawa strona sali sobie cały czas... Chwileczkę. Szanowni panie i panowie posłowie, proszę nie prowadzić polemiki z ław poselskich. Zgodnie z regulaminem 10-minutowe wystąpienia w imieniu klubu rozpoczęliśmy, potem będą pytania, odpowiedzi i to będzie okazja do zadawania pytań i prowadzenia polemik. Proszę bardzo, pani poseł. Państwo wnioskodawcy nazwali swój ruch Ratuj Maluchy. Uczniowie gimnazjum to nie są maluchy, to są 14-15-latkowie. Jeżeli też ich państwo chcecie ratować, to ja pytam przed czym? Czy chcecie państwo ratować dzieci przed szansą na rozwój, przed koleżankami, kolegami, przed środowiskiem, w którym chcą się nauczyć żyć, przed możliwością rozwijania talentów? Nikt z nas nie kwestionował faktu, że dzieci w wieku 5-6 lat są w tak zwanym złotym wieku, że to jest okres w życiu dziecka, w którym dziecko najszybciej się rozwija. Chłonie wiedzę, nabywa różnych umiejętności. Przed czym więc te dzieci ratować? Przed edukacją? Przed rozwojem? Jest tutaj jakieś nieporozumienie. Mogę zrozumieć, że rodzice mają obawy przed wysłaniem malucha do szkoły. Jednak faktem jest, że dzieci przed szkołą ratować nie trzeba, tylko trzeba dzieci wspierać, wspomagać. I trzeba wspierać i wspomagać rodziców także. Każdy indywidualnie ma prawo do zapoznania się z warunkami, w jakich będzie się dziecko uczyło. Każdy ma prawo, nawet powiedziałabym obowiązek, jeżeli jest zaniepokojony, sprawdzenia tej placówki, do której dziecko chce posłać. Pani minister już o tym wspominała. Funkcjonuje specjalna infolinia, rodzice mogą dzwonić, zgłaszać, pisać, jest strona internetowa, na stronie internetowej jest specjalny formularz interwencyjny. Co więcej, Ministerstwo Edukacji zorganizowało forum, do którego zaprosiło wszystkich rodziców i wszystkie organizacje rodziców. Warto więc i w tych spotkaniach brać udział, bo to jest platforma do tego, żeby rozmawiać. Jeżeli się chcemy spotkać, rozmawiać, to jesteśmy w stanie rozwiązywać problemy. Jeżeli będziemy wzajemnie manipulować, to niestety do niczego nie dojdziemy. O tych manipulacjach tak pan pięknie mówił. Więc ja chcę zapytać, dlaczego ratując sześciolatki, chce pan wywrócić dokładnie wszystko to, co przez wiele lat w polskiej szkole udało się zrobić. Przypomnę, że reforma gimnazjów to jest 99 rok. Od tego się zaczęło. Dlaczego wtedy nie występowaliście państwo z pomysłami referendów i niezgody? Myślę, że warto było. Mówi pan o manipulacji, mówi pan o głodnych dzieciach. Dlaczego jest tak, że pieniądze na dożywianie dzieci wracają z powrotem do budżetu? Mówi pan o cenach podręczników. Dlaczego nie zająknie się pan ani słowem, że są wyprawki szkolne, które finansuje Ministerstwo Edukacji z budżetu i te wyprawki trafiają do tych rodzin, których jest taka potrzeba? Dlaczego pan o tym nie mówi? Mówi pan o nieprzygotowaniu dzieci. Dzisiaj diagnoza w przedszkolu każdym obowiązuje. Specjaliści, psychologowie, pedagodzy pochylają się nad każdym dzieckiem i tworzą diagnozę gotowości szkolnej. Jeżeli dziecko do tej edukacji nie jest przygotowane, zawsze można dziecko z tej edukacji wycofać, posłać go rok później. Jeżeli jest gotowe, dlaczego bronić mu dostępu do edukacji? Myślę, że jak pan mówi o tych manipulacjach, to ja mam poczucie takie, że pan też o pewnych sprawach